Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Ściąg Pillars of Eternity. Dobra. Jest to mała skinia do zbadania tutaj. Poza tym też było chyba całość, jeżeli chodzi o północną górzę. Więc do roboty. Dobra. Czy ja się pomyliłem, mówiąc, że mała skinia? Nie bardzo. Okej. Pyw gra. Nie lubię pyw gr. Się źle kojarzy. Jest zły szeląg. Okej. Chcę otworzyć ogień. Anioł, wy zajmijcie tyle terenu, ile możecie. Ta, już coś rzuca. Plaga robaków. Obrażenia z procentową wartością utraty zdrowia. Okej, dobra. Na szczęście już pada. Jeden strzał i... Dokładnie. Ślicznie? A nie. Nie padła, tylko teleportowała się tutaj. Dobra, zajmiemy się nią zaraz. Na nich nakrzyczymy pewnie. Czy możemy się ruszyć z tego? Chyba nie bardzo. Ale wiecie co, spróbujmy. Tak, chyba nie za bardzo da się z tego wyjść. Co po prostu to rzuca i tyle. Dobra, że może ciągnie z tego ostrze, żeby trochę to naprawić. Obrażenia. Nie zdążyliśmy, ale dobra. Okej. Okay. Sporo nam zeżarło wytrzymałości, ale... Cóż, tak bywa. Jaskiniowy koral. Zguba ziemi. Czy to jakaś kolejna pywgra? Mępy w gra. Okej, okay. Jedźmy najbliżej jak możemy. O, fajnie, rzuciła nam się pod ostrza. Bardzo doceniam to z jej strony. Okej. Okay. Ładnie. Możesz jeszcze nakrzyczeć na nią. Świetnie. To teraz ci czatownicy już dużo mniejsze zagrożenie stanowią. Żeby rzucić na nich nawet jakąś kulę ognia, żeby za bardzo nas nie poranili. Okej. Możemy użyć też tego twojego czegoś. Okej, dokładnie. Chwytaj za miecz ich siecz. Teleportowała się tutaj, może odsuńmy się od niej. Mają zwyczaju, że wybuchają bez strzeżenia. Okej, to jeden czatownik się na nas rzucił. Spróbujmy go zgarnąć z powrotem. Okej. Na co on ma niewrażliwość? Ma pewnie jakieś efekty dominacji czy coś takiego. Porusz na ogień? Nie. To przywal mu. I z tym mieczem. Okay, co ty dostałeś? Nieruchomienie. Okej, okay, dobra. Nic poważnego. Okej. Okay. Dobra. Bez większych problemów. Co my tutaj mamy? Jaskiniowy koral. Jakieś zwłoki. Dobra.
Duża mikstura wytrzymałości. Galfantańskie buty tropiciela. Obrażenia zadawane flankowanym celom plus 10%. To może, tobie może się to przydać. I znakomita maczuga. Po prostu znakomita maczuga. Zaraz zobaczę, czy ktoś u nas używa maczugi. Ty masz co prawda to krótsze skrzydło, co jest buławą, ale twoje bronie rycerskie, miecz Morgenstern kusza. Okej. Chyba nikt nie ma żadnego talentu od maczugi. Okej. Spear. W sumie ty mogłabyś wziąć, ale masz już bardzo ładną szablę, więc chyba po prostu to wyrzucimy. Dobra. Jakie ty masz buty? Z tą poświęconą ziemią. To czasami się przydaje, ale tak średnio. To by się to bardzo może przydać. Paraliż. Weźmy to. Czy komuś chcemy dać tą poświęconą ziemię? Ochrona przed powaleniem, obrona przed odepchnięciem. Tobie tego nie chcemy zmieniać. Może tobie dajmy też te buty od poświęconej ziemi. A to na razie może zostawmy tak jak jest. Okej, dobra. Eder jest zawsze w ogniu walki, więc mam nadzieję, że często będą aktywować się te buty. One aktywują się przy otrzymaniu krytyka. Okej. No to idziemy na gniazdo. Okej, zobaczmy. A właśnie, mam jakieś nowe zadanie. Zawartość studni. Niech Sagani się tym może zajmie. Dla odmiany. Dobra, no to w górę. Te schody nie wyglądają wysoko, chociaż tutaj po prostu nie widać ich całych. Dobra, no to do góry. Dobra. I zobaczmy, co my tu mamy. Dużo mgły mamy. Dzwon Berata. Niezbyt wesoła nazwa dla kwiatu. Tak to ujął. Co możemy zrobić? Okej. Okay. Dużo zwłok. Wygląda na to, że tędy musimy wchodzić. Jeżeli będą tu jakieś nośniki duszy, to na szczęście mamy niezłomnego, więc coś on na nie poradzi. Krawędzi kości są kruche i poczerniałe. Czyli cokolwiek widzieliśmy w wizji, musiało się już jakiś czas temu wydarzyć. O! Siema! Dobre pytanie, Eder. Gdy docierasz na szczyt góry płatnych wiatru, porusza powietrze. Dochodzi cię dźwięk przypominający łopotanie żagla, a niebo na chwilę przesłania cień. Ziemia drży pod twoimi stopami, przed tobą ląduje smok. Prostuje się i rozpościera skrzydła, zagradzając ci drogę. Jego szyja i plecy i grzbiet pokryte są wspaniałym upierzeniem. Syczy na ciebie i choć dźwięk, który wydaje niepodobny jest do żadnego innego ci, żadnego znanego ci języka, jego przekaz jest jasny.
Mały żmij przykuca za smokiem w rogu świątyni. Bądź ostrożny, widzący. Jest na skraju. Nie z powodu głodu, ale ze strachu. Niewiele jest groźniejszych sytuacji niż narazić się matce broniącej potomstwa. Masz tu młode? Tak, właściwie to Hyala jest boginią macierzyństwa. To dlatego to przybyliście? W takim razie powinniście zostać. Odchowanie młodego tutaj będzie oddaniem czci Hylei. Okej. Zaiste jesteś pełen niespodzianek i rzadkiej wnikliwości. Okej. Czy możemy tutaj coś pozbierać? Ciekawe, czy się obrazi, jeżeli coś tutaj pozbieramy. Czy ten młot jest ci potrzebny do odchowania pisklęcia? Zobaczmy. No da, to że tak. Okej, na szczęście zapisałem, prawda? Dobra. Łamacz woli. Wow. Kołysanka, zamęt, przemieszczenie. Topaz, diament. Tak. Czy możemy to ukraść? Możemy ukraść. Okej. Czy to będzie mnie widzieć? Chyba tak. Okej, jeżeli porozmawiam z nią, czy się odwróci? Chyba nie. Okej, dobra, kto dostał ten młot? Ty. Zaraz się mu przyjrzymy dokładniej. Okej. Jest skompromitowana, jeżeli chodzi o skradanie na razie. Co jeżeli się odsuniemy? Okej. Spróbujmy się tam zakraść i ukraść cokolwiek ona tam ma. Okej. Za blisko się zbliżyłem. Dobra. Tak, to chyba nie pójdzie najlepiej. Coś mi tak mówi. Tak, to chyba to młode najbardziej mnie tu boli. Chociaż nie tylko. Okej, to jest sweet spot, w którym mogę odzyskać. A, chociaż tak, jak to młode przyjdzie, to nie. Okej.
Dobra, niech się teraz odsunie. Będę chyba mógł się zakraść. A nie, podeszło bliżej. Okej. To może się nie udać. Tak, ona zawsze mnie to zauważy. Okej, sporo zaklęć. W takim razie zmarnujemy. Spojrzenie Adragny. Skamienienie przez 6 sekund. Czy ja nie mam czegoś takiego już? Mam. Okej, dobra. Więc zadowolimy się młotem. Zobaczmy, czy czegoś, czy coś jeszcze tu jest. 100 z kamieni, pierścień moc plus 3. Bardzo fajne. Dobra. Takich rzeczy szkoda byłoby przepuścić. Czy to nam zaliczyło zadanie? Zauważyłem, że smoki jego żmiji odkupy staną w świątyni Hel. Wydaje mi się, że bogini loty macierzyństwa ceni również życie tych stworzeń. Mam nadzieję, że bogini zrozumie mój punkt widzenia. Mogę połączyć się do niej w tej Evron. No, też mnie trochę to ciekawi. No dobra, zobaczmy łupy. Trafienie krytyczne mogą spowodować ogłuszenie. Dobra, solid... Dlaczego tylko solidna jakość? Ogłuszona postać nie może wykonać żadnych czynności. Moc plus 1. Taki sobie ten młot. Okej, komu chcemy dać pierścień mocy? Opcje są dwie. Albo damy to paladynowi. Ale ty już masz 20 mocy. I spadnie do 18. Kiedy odpoczynek zejdzie. Pierścień zamyślenia. Myślę, że Ederowi damy do mocy po prostu. Paladynowi mógłbym dawać po to, żeby wykorzystywać to w rozmowach. Ale i tak raczej rzadko korzystam z opcji, które dają do mocy. Znaczy, które wymagają mocy, ponieważ zazwyczaj nie są zbyt miłe. Okej, daję również kondycję i stanowczość. Czy mam jakieś inne bonusy do kondycji? Nie. Do stanowczości również nie. Pytanie, czy nas to obchodzi. Mogę dać również komuś innemu, na przykład jej. Zamiast rękawic. Albo Alotowi, on też ma jakiś bonus do mocy, tak? Tak, ma pas. Okej, czyli to już mu się nie sumuje. Myślę, że Edorowi plus 3 do mocy by się przydało. Jaki ty masz pas? Premia... Tak, okej, no to jest spoko. Dobra, myślę, że stanowczości... że zrezygnujemy z kondycji stanowczości. Eder nie jest z założenia tankiem. Stanowczość plus 2, władza lorda. Bicie plus 5, stłumienie nieszczęść. I tak tego nigdy nie korzystam. Czy ty masz jakiś bonus do mocy? Nie. Okej, no to tobie się przyda. Okej, zobaczmy, czy to... Jakieś premie się teraz nakładają. Chyba nie. Nie chcę, żeby było coś skreślone. Okej. Dobra, zobaczmy, czy Hela się zgodzi z naszym rozwiązaniem. Idziemy do Rzecza Wiązów i pomodlimy się najpierw do niej.
Przybywa petent poszukując 850 sztuk miedzi lub eskorty. Okej, wyślijmy eskortę. Pelagia na pewno chętnie go odeskortuje. Dobra, idziemy do Tair Evron. I zobaczymy. No dobra, Fiela. Co nam powiesz, Helu? Pomódl się do Heli. Klękasz, kiedy się modlisz, czujesz, jak przestrzeń wokół ciebie ulega zmianom, jakby się utopiła. Znajdujesz się teraz wewnątrz wizji ukazującej świątynię na szczycie. Nie widzisz jednak ani wiernych, ani smoka, jedynie drzewo. Jego konary wiją się wokół całej świątyni, przechodząc pod różnymi kątami w gałęzie i gałązki różnych rozmiarów. Wydaje się, że są one zbyt długie i liczne, aby lichy pień drzewa mógł je podtrzymać. Jednak wszystkie pewnie trzymają się na wietrze. Samotny wróbel ląduje na najbliższej gałęzi i zaczyna cię obserwować. Zagwizdź na ptaka. Zaczynasz gwizdać pierwszą melodię, jaka przychodzi ci do głowy. Wróbel mruga swoimi paziorkowymi oczami i zbliża się do ciebie wzdłuż gałęzi w podskokach. Kiwa maleńką główką i otwiera dziobek, z którego wydobywa się bogata, pełna trylów pieśń całego ptasiego chóru. Ogromna chmara ptaków opada na drzewo z łopotem skrzydeł i ćwierkając, skrzeszcząc i świergocząc. Tysiące ptaków wszelkich kształtów, rozmiarów i kolorów obsiadają wszystkie gałęzi jeden obok drugiego. Hyela. Zmaga się wiatr. Konary drzewa zaczynają się kołysać i skrzypieć w dziwnym, delikatnym rytuale. Kilkaset ptaków ulatuje ze swoich gałęzi i tworzy wspaniałą, różnorodną chmarę unosząc się przed drzewem. Kiedy ptaki się spotykają i zgodnie opadają w dół, dostrzegasz zamaskowaną mnogość piór, postać spoglądającą na ciebie. Widzący, chyba znajdujemy się teraz w legendarnym ptasim dworze. Wyczuwam jakąś obecność, ciepło i nadzieję. Yet instead of driving it off, you allowed it to stay. The songs of my faithful will never again fill the nest. And the beast and her young will slaughter many to feed their hunger. Smoki, tak jak twoje ptaki, to podniemne stworzenia. Każde życie ma swoją cenę. Yes, and each should create wonders of commensurate value. What does a dragon create? Piękno? Więcej smoków? Dorosłe smoki tworzą smoczęta. Okej. A circular answer, and yet one that bears a kernel of wisdom. Life must continue. Young must be nurtured, and the seed sown by each generation must grow, and bear fruit of their own. If you value life, then perhaps you are the right person to end this tragedy. Wiem, że Taos X Arcanon udał się do Słońca w cieniu, aby wzmocnić Władikę siłą tysięcy dusz. Ptaki wracają na drzewo i sadowią się wśród swoich towarzyszy. Wiatr ponownie porusza gałąziami, niosąc ze sobą głos bogini. You must guide the trapped souls back to the bodies they were stolen from. Hollowborn children whose eyes have never seen the sun. Właśnie, dokładnie taką mam nadzieję, że coś tego zaproponujesz. Zrozpaczona matka jeden raz klaszcze w dłonie dźwięcząc dzwonkami. Po tych wszystkich latach niech ich rany się wreszcie zagoją, a ich łzy wyschną. Możesz im pomóc. Niech ich rodziny śpiewają z radości po latach lamentów. Pokój i zadośćuczynienie na
nadają cierpieniu sens. Niespokojny ból nie ma znaczenia, nie stanowi odkupienia. Prawo symetrii wymaga, aby po takich cierpieniach nastąpiła wielka radość. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście można cofnąć szkody, które spowodował Taos. Być może tych lat nie sposób zapomnieć. Może dla niektórych jest już za późno, ale jeśli można przywrócić chociaż jedną duszę, rozpalić choć jedną iskrę życia, wznieść jeden radosny okrzyk, to warto spróbować. Jest jeszcze druga strona medalu. Widziałeś, co dzieje się z duszą, która wypada z cyklu? Czy te dzieci będą mogły naprawdę powrócić? Być może lepiej będzie pozwolić tym duszom odnaleźć drogę do nowych żywotów. Zwróć im najpierw ich własne życia, widzący. Niech poczują miłość rodziców, którzy na nie czekali, opiekowali się nimi. Niech ich powrót uzdrowi, Jelenio Boże. Jakże mają przejść dalej, skoro nie przeżyły w pełni obecnego żywota? Przejście do kolejnego będzie jak osunięcie zwrotki z wiersza lub pieśni. Dziękuję, Helo. Podążę zatem do Słońca w Cieniu. In that moment, you will have power rivaling a god's. And after it, you will live in the world that you have chosen. Choose Restoration Watcher. Return the souls to the bodies they were stolen from. Swear to me that you will do this, and I shall give you power to make even Woodica quake. I can be merciful and terrible. Widzący, oto nadzieja, która przytrzyma mnie przy życiu, żeby dzieci z Jelenia Boża zaczęły żyć na nowo, a ich rodziny zostały uzdrowione. Z pomocą Hyeli wyleczymy tę krainę. Okej, no to zróbmy to. Chociaż i tak jeszcze zagadamy za chwilę do Berta. Obiecuję zwrócić duszę próżnorodzonym dzieciom z Jelenia Boża. A ja to zapamiętam. Ciemne skrzydła składają się na twoim barku, przysiada malutki wróbelek. Przechyla łebek i otwiera dziób. Jego śpiew nie przypomina niczego, co w życiu słyszałeś. Melodia wnika w ciebie, jednocześnie żałobna i przepiękna. Świat wypełniają kolory i dźwięki. Po każdej doskonałej nucie następuje kolejna, niczym zwrotki, wiersza lub takty piosenki. Łaska Heli. Budzisz się jakby ze snu, stając w tej Reevron. Pieśń Heli, mocy i błogosławieństwa nadal cię przepełniają. Fajnie, co nam to daje? Okej, nie to. To. Łaska Heli. Percepcja plus jeden, wiedza plus jeden. Co to ma być? Tylko tyle? To ma być najwspanialsze błogosławieństwo, moc, która... Dobra, nie narzekajmy. Jestem trochę zawiedziony. No dobra, i pogadajmy jeszcze z Beratem. Połącz się do Berata. Gdy łączysz się do Berata, znowu przynosisz się na drogę. Mrużąc oczy, dostrzegasz niską, bladą postać w oddali, oczekującą twojego nadejścia. Początkowo sądzisz, że to kolejna wizja arcydruida Rechstina, ale później zauważasz chudość sylwetki i zastygły uśmiech na jej twarzy. Stoi naprzeciw kolejnej bramy czaszki, jednak droga przez nią prowadzi w dół, a nie na zewnątrz. Zachęca cię gestem, byś podszedł. To musi być klucznik. Za tobą stoi kobieta o mlecznej cerze, kontrastującej z czernią włosów. Ma na sobie zbroję tak ciemną, że zdaje się pochłaniać światło gwiazd. Drogę prowadzi na szczyt znajdującej się za nią góry. Myto wędrowcze. I biadolica zbrojna. Zapłać biadolicy zbrojnej. Wrzucasz kilka miedziaków do jej dłoni, ona zaciska na nich palce. Od razu czujesz, że twoja sakiewka przybiera nieco na wadze. Władca tej drogi domaga się, by każdy zapłacił myto. Hojnie pozwala jednak z niej korzystać i każdy może przyjść nią raz jeszcze. Stojący za nią klucznik uśmiecha się i swoim
pozbawionym jej warg ustami i czeka. Droga wchodzi na górę, a to odkrywasz, że znajdujesz się w olbrzymiej pieczarze. Sklepienie poznaczone wilgocią zakrywa się ku górze. Z tej odległości połykliwe krople przypominają rozsiane po nieboskłonie konstelacje gwiezdne. Klucznik i biadolica zbrojna prowadzą cię w górę traktem wyżłobionym na skraju pieczary. Przed tobą widnieją dwa identyczne wejścia do jaskini. Podążasz za klucznikiem do jednego z nich. Stojąc przy krawędzi, patrzysz w dół, widzisz bezkresną, podlegającą nieustannym przemianom równinę, przyciągniętą na pół przez rzekę. Dopiero wtedy zdajesz sobie sprawę, że nie znajdujesz się już na drodze. Podążając z Anią wzrokiem aż do miejsca, w którym znika, pojmujesz, że stoisz na jednym z oczodołów masywnej czaszki. Klucznik wskazuje na ścieżkę. Przed tobą znajduje się arcydruid Rextin. Wygląda tak, jak go zapamiętałeś, poważny i gładkolicy. Jednak z każdym stawianym krokiem coraz bardziej puchnie od zbierającej w nim krwi i energii duchowej. Jego ciężkie kroki stają się coraz wolniejsze, aż całkowicie ustają, że zdęte ciało druida wypełnia sobą całą ścieżkę. Przeżył wiele stuleci. Przyniosłem mu nowe życie. Skóra na czole bladolicy i zbrojnej opina jej czaszkę. Kiwa głową, ledwie poruszając podbródkiem. Pęknięcie nabrzmiałego ciała Rechsteina jest jak zerwanie tamy. Upiorne sylwetki, mgliste, niewyraziste, niczym smuszki dymu, poruszają się dalej po oczyszczonej drodze. Niektóre się wywracają i ruszają w pośpiechu dalej, inne idą powoli, dryfując. Wszystkie jednak zmierzają naprzód. Klucznik kieruje twoją uwagę na kolejną sylwetkę poruszającą się ścieżką. Tym razem widzisz najwyższą owadkę Eronę. W miarę jak kroczy drogą, jej ruchy stają się powolne i nieskoordynowane. Nogi kobiety skrzypią przy każdym kroku, a stopy wydłużają się na kształt grubych korzeni i wybijają się w podłoże. W końcu zatrzymujesz się i wrasta w ziemię. Okej. Było pasożytem, podczas gdy konary drzewa zapewniały ofierze cień, jego korzenie wysęczały ją do cna. Ciała rany nieruchomy jej, a migoczące liście opadają z jej głowy na ścieżkę. Szukasz kogoś, kto również przeżył swoje żywoty na krawędzi cyklu. Siedzi po środku koła, obserwując jego obroty. Z każdym żywotem wyrwany ze strumienia powraca do niego nietknięty. Dlaczego ścigasz Taosa? Taos uwięził tysiące dusz dla Woediki. Muszę go powstrzymać, zanim da jej moc absolutną. Taos służy Woedice. Pragnie ona dla siebie ucieczki z jej własnego cyklu, niesłabnącej mocy. Taos usunął tysiące dusz z cyklu, aby ich esencja ją wzmocniła. Musisz go powstrzymać i musisz zwrócić te dusze do cyklu. Jakiemu celowi miałoby służyć wysłanie dusz z powrotem do cyklu? Zajęcie się tymi duszami to kwestia równowagi, widzący, zachowanie naturalnego porządku świata oraz przypływów i odpływów esencji. Czy nie można by ich przywrócić próżnotrodzonym? Są wyniszczone i obciążone. Czy mieszasz skwaśniałe wino z winem świeżym? Dobroć, której poszukujesz, to ofiarowanie nowego początku, a nie przykuwanie do tego żywota. Jeśli Taos manipulował przy tych duszach, być może lepiej je zniszczyć? Cykl jest bezlitosny, ale nie bezsensowny.
Czas i nieustanny łańcuch ponownych narodzin w końcu zetrze dusze w pył, ale póki to nastąpi, muszą one odchodzić i powracać do tego świata. Ich ciągły ruch napędza ten cykl. Cykle są niezmienne i monotonne. Z pewnością jest jakieś lepsze rozwiązanie. Rewolucyjna Ułuda? To też ledwie część innego cyklu, bolesnego cyklu. Prawdziwa zmiana na swoją strukturę, geometrię, jest produktem cyklów trwających w obrębie innych cyklów, tysiące kół zębatych, obracających i poruszających uniwersum krok po kroku. Cóż jest złego w zdobyciu przez Waldikę takiej mocy? Cykl śmiertelników opiera się na równowadze, podobnie jak cykl bogów. Zlatujemy i upadamy, sprzyjając śmiertelnikom tylko po to, by zlecieć i upaść ponownie. Jednak Waldika pragnie mocy, która pozwoli jej opuścić ten cykl. Zakorzeniłaby się wtedy i rosła ze szkodą dla pozostałych. Myślę, że rozumiem, co chcesz mi przekazać. Ja tylko ukazuję ci ruch wszechświata, widzący. Dlaczego Waldika w ogóle potrzebuje mocy Teosa i dlaczego tobie potrzebna jest moja, skoro już o tym mowa? Bogowie przeprowadzają duszę przez cykl śmierci ponownych narodzin, ale Eora jest królestwem śmiertelników. Stoimy z boku jak waga i przeciwwaga. Gdyby któryś miał zmienić losy śmiertelnych ludów, zmieniłoby się wszystko, wytrącilibyśmy świat z jego ścieżki. Dlatego Waldika poleciła śmiertelnikowi realizację swoich interesów, dlatego ten, kto miałby zatrzymać Teosa, także musi być śmiertelny. Nie rozumiem, co to ma ze mną wspólnego. Teos buduje tamę, która ma zmienić bieg wody strumienia. Przepływ tysiący dusz ukształtuje świat, w którym żyjesz, widzący. Ukształtuje także świat, do którego twoja dusza powróci w kolejnych żywotach. Muszę teraz się udać do słońca w cieniu. As well as light the way beyond. Wyślij je na powrót do cyklu, widzący. Obiecaj mi to, dam ci moc odpowiednią dla wybrańca śmierci. Przyjmij moją łaskę, a tym samym złożysz obietnicę. W swoim czasie wszyscy śmiertelnicy spłacają mi swoje długi. Chcę najpierw wysłuchać innych bogów, tak? Już obiecaliśmy Hyeli, że coś innego zrobimy z duszami, więc chyba nie zamierzam zadzierać z bogami. Każdy z nich mówi, że jest bezlitosny, jeżeli ich go okłamiemy. Nie zwlekaj zbyt długo, widzący. Tego, co planuje Taos, nie da się odwrócić nawet poprzez obrót cyklu. Okej, misja ukończona. Sługa śmierci. Okej, mamy. Mało nam brakuje do kolejnego awansu. OK. Misja ukończona. Właściwości. Przyznaję wspomnienie męki. Raz przed odpoczynkiem przyznaję drogocygocąca fala przy trafieniu krytycznym. Wow. Obrażenia 30 do 40, ogłuszenie przez 8 sekund. Wow. To jest dobre. A wspomnienie męki? 30% wszystkich obrażeń ponowionych przez 120 sekund. Okej. Okay. Czyli zadamy obrażenia komuś, potem wrzucamy to wspomnienie męki i 30% obrażeń znowu zadajemy ponownie. Okej. Okay. Brzmi bardzo, bardzo fajnie. Na pewno się po to wrócimy. Dobra, coś jeszcze mamy? Nie za bardzo. Okej, dobra. Wyjdźmy stąd już. Chyba wszystko, co zrobiliśmy. Z nimi nad. Nie chcę gadać. Nie. Oni są brzydcy. Okej. Dobra, to byłoby na tyle. Prawie już wszystko zrobiliśmy. Zostało nam jeszcze to zadanie z interesem, z niebieskimi korzeniami. Stały nam bezkresne ścieżki. Okej. Mamy też
zadanie z rozpaczonej matki, ale co się jeszcze nie ruszyło, więc może kiedy ruszymy do zaćmionego słońca, może tam się coś ruszy. A poza tym już zrobiliśmy chyba wszystko, co się dało. Więc wiecie co, zanim ruszymy na Wyspę Pokutników, wrócimy się do Kednua i postaram się przejść już do końca prastare ścieżki. Ich tam jest chyba 14 poziomów wszystkich. My doszliśmy tam bodajże do 7 czy 8, więc myślę, że z obecnym poziomem powinno nam się udać dojść do końca. Przynajmniej mam taką nadzieję. A potem dopiero, jak skończymy ścieżki, to wrócimy tutaj i ukończymy wątek główny, a później będzie Biała Marchia. Okej, ale to jeszcze troszkę może nam zająć. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!